Siemeczku, ja jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj akcja Kukurydza. Kukurydza już tniemy. Kukurydze zawsze przywiezione. Lecimy na pole. Trzeba to kosić. Chłopakom w końcu udało się przyjechać. Ogarniamy tematy związane właśnie z odwozem. Oczywiście ja sam odwożę. Mieszkanie jest wynajęte, z mieszkania zgubię sobie pieniążki. Zgubię pieniążki, zapłaciłem, bo wiedziałem ile trzeba nie zapłacić. 6,5 tysiąca bodajże. Wstępnie zapłacone. No jest sporo. To jest tęga kukurydza, nie ukrywam. Tutaj troszeczkę sobie pokombinowałem. Aby każdy miał ręce i nogi. I powiem szczerze, jestem w szoku, że kukurydza ładnie sypie. No ale tak jak zawsze, dobrze dane to i odzyskane, że tak to się mówi. Dobra, ja muszę jechać na koniec pola, bo ja tam się muszę wykręcić, niestety, bo jest wąsko. I takie to są roki tego swojego biznesu, niestety. Tylko czekajcie, muszę jakoś tak sobie zrobić. Ale wiecie, to jest, to powiedziałem. Tutaj się czekaliście, że młodeczko. Ja będę sam odwoził, musisz mieć praktycznie cały dzień tutaj na to ścięcie kukurydzy. Innej opcji to nie ma. Z tego względu, że no, samemu kosi odwozić to jest no chwila czasu, aby nie było, tak? Więc jeszcze takie silosy, które tam mam. Troszeczkę dalej to jest oddalone, bo no wiadomo, to jest po łące. Częściowo jest po łące, tutaj jest kupione, to jest łąka była. Tam to jeszcze pole, więc tutaj to jest w ogóle makabryczne, ale oddać oddaję kukurydza. 66 tysięcy litrów już, 66 ton już odłożone, odwiezione, więc już naprawdę to ładnie sypie. Ja się cieszę, no wiadomo, im więcej, tym dla mnie lepiej, tak? No, innej opcji to nie ma. Czekaj, jakoś się dobrze ustawić tutaj, na tej sieczkarni, żeby to jakoś miało więcej nogi. Ogólnie, o, czekajcie, bo widzę, że coś tutaj go przytrzymało. Ej, co się odjebało? Ej. No i takie właśnie to jest, kurwa, nagrywanie samemu. Takie to są uroki, że nie wiem czemu on po prostu odjebuje manianę. Więc musicie przymknąć na to oko, nic na to człowiek nie poradzi, tak? Nagrywając samemu takie akcje. A więc spokojna, masza rozczochana, zaraz to się o wszystko ogarnie. Pewnie kiedy to obróci. Znaczy chyba ostatnia akcja, tak? Ostatni chyba rok. Ta sieczkarnia przyjeżdża, bo pewnie podejrzewam, że już w przyszłym roku to trzeba będzie już zainwestować pewnie w inną sieczkarnię, żeby inna sieczkarnia przyjeżdżała. Takie mam wrażenie, no bo ta zaczyna trochę świksować. No i nie są to gniotowniki, niby gniotowniki wymienić, wszystko jest niby elegancko, ale wiadomo, takie to są uroki tego całego biznesu. No praktycznie dwa przyczepy z jednego przejazdu. Tutaj to jak bym jechał tyłem, jechałem do połowy pola, później od połowy pola. Odpowiem szczerze, makabra, no w jednej strony, no ale co zrobić, no tak mam dobrze, bo mam taką kukurydzę, już szczepę samozbierającą, bo miałem objętość szczepę kupować, no ale mówię kuźwa, mam tą szczepę samozbierającą, niech to sobie kuźwa będzie, to bez przesady, nie będę brał teraz i objętościówki kupywał, szanujmy pieniądze, tak, na gospodarstwie, i dzisiaj jeszcze tak dobrze zdążę, to tam ojciec pewnie ogarnie, bądź matka, odbiór krów właśnie na drugie gospodarstwo, bo tam już mają chłopaki przyjechać gdzieś na granicach pierwszej, drugiej godziny, nie wiem ile dużo czasu zajdzie mi tym odwozem, mam nadzieję, że jak najszybciej mi to pójdzie, jeśli nic się nie stanie, wtedy będę zadowolony, jeśli pójdzie zgodnie z planem, z tym odwozem, z tym wszystkim, na razie odpukać, wszystko się układa na najlepszym porządku. Ale myślę, że pani ostatni, mówię, to pani ostatni sezon jest tej sieczkarni, z tego względu, że prawdopodobnie ja już będę chciał sobie kupić swoją sieczkanie na następny rok. Jak widzicie, spiemy na nowy silos, który już tutaj mamy elegancko ogarnięty. Nawigację sobie na chwilę załączę, z tego względu, żeby sobie lepiej tutaj ogarnąć tutaj tu pezmę. Na razie nie umiatam, nic nie cuduje, bo prawdopodobnie jeszcze będzie jeden odcinek z pyzmy, takie mam wrażenie. Chodzi mi właśnie o typowo uniadanie. Jeśli powie po co, to masz taki na spadek, a tak wyszedł celowo, żeby po prostu woda miała to lepiej gdzieś zlatywać. Aby coś, więc tak to wyszło po prostu.
Może dobrze, może źle. Tak, bo nie wiem, co tej strony ta będę nabierał, przy jakiś szlut będę nabierał, więc tu mi zbytnio nie przeszkadza. A wiecie, że jakoś tutaj trzeba też lekko to ochronić wszystko przed deszczami, żeby tam coś się napadało po prostu. Znaczy coś by padało. Patrzcie, no jest trochę wydajność tej kwiedzy. Ile tego będzie? Prawdopodobnie to całe pole pójdzie w pryzmę. Tamto pewnie przy domu pójdzie na ziarno. Chociaż jeszcze też w 100% nie wiem. Na razie zapatrzyłem tutaj za to jedno pole. Za tą szczekalnię. No zobaczymy. Finalnie będziemy wszystko wiedzieć, jak to sobie ogarniemy w późniejszym czasie. Teraz znowu to samo. Ale odjebałem maniany. A nie, dobra, to mogę sobie kręcić. To ma spokojnie. Spokojnie, przecież ty możesz sobie kręcić normalnie na drodze. Ty, no co ty, co ty świrujesz? O. Bo dwa przejazdy trzeba mieć, żeby po prostu tutaj to ogarnąć, wtedy będzie już elegancko. I będzie już wśród miód łożeszki. Pod tym względem na razie jakoś tam sobie daje. Mieszkania chyba trzeci albo czwarty rok z rzędu. Niestety innej siczkani tutaj nie ma. No i nikt więcej nie chciał przyjechać, no co tu mogę picować. Ja sobie tutaj zaraz wykręcę. To nie będę się patrzył, jak ta siczkania wykręcę, bo i obla dostanę. Pod tym względem. Ale nic się nie ma co zimić. Tylko żeby jakoś tam się wykręcił. A po prześniaki wazie w ja sobie to ogarnę, wiecie, już poza odcinkiem. No bo już nie będę się bawił kurna, bo ja też chcę to miałem ogarnąć, tak? Ten odcinek, bo jest 9 godzina teraz. Więc to po prostu to ogarnąć. No teraz nie będzie na całą szerokość sieczkania z tego względu, żeby przemiał tej maszyny był w miarę adekwatny, ale jest, jest trochę tego towaru. Dobrze, ja się cieszę, im więcej, tym lepiej. Ja myślę, tak się z 500, te 600 tysięcy litrów muszę mieć tych kwiedzy, więc 20 przyczep muszę mieć co najmniej. To jest teraz trzecia przyczepa, którą proszę, tak, trzecia przyczepa. 20 przyczep jest tu realno, jest jak najbardziej wskazane w moim przypadku, żeby tego kwiedzy było. Dlatego widzicie, on dwa przyjazdy zrobił na pełnej przeczkalni, na pełnym tym na headerze teraz, dlaczego moje tam coś przedbawiło, bo nie wiem, nie wnikam, nie moja sieczkalnia, ja się nie będę tutaj zastanawiał, ja tylko tu odwożę, żeby to po prostu było jak najszybciej i żeby jak najlepiej to wychodziło. Właśnie. Żebym sobie to spokojnie później jeszcze ogarnę. Chyba nam mówię, jak ogarnę sobie co pyzmę, pyzmicę całą, to kukrydzy, pyzmicę też będę się sobie ogarnąć, no to trochę tego będzie. No, widzę, że trochę za mocno przesadziłem, chyba z głośnością dzisiaj tej gry. Dobra, następnie jakoś tutaj też mam pełno, więc tak sobie zrobić, tak? Nawet nie wiem, czy do tyłu nie będę cofał, bo inny okrutną was i szybciej. Cyk. Ale nie, chyba nie będę aż tak szybko miał. Dobra, jak tylko sobie gdzieś najedziemy na rządek, to się nic nie stanie. Ważne, żeby tylko tam dwa, cztery przejazdy były i to będzie wszystko elegancko wtedy ogarnięte. Więc nie jest źle. Kasa też się miała trzyma, teraz nic nie kupywaliśmy. Nic. Jutro przyjeżdża gościu po Będzika. Bo już tego nie powiedziałem. Musi przyjeżdżać po Wędzika jutro już ostatecznie, więc ja jestem zadowolony. Wędzik idzie do sprzedania za 145 tysięcy. Piątkę sobie stargował, ja i tak liczyłem nawet na więcej, żeby tak był gościu, ale 5 tysięcy troszeczkę lichy, jak to się mówi, targujący się tak widoma, nie tej samej pojechałem, dobra. To sobie tak leży. Chcę jechać tak. Się trochę zajebałem w akcji. Ale jest, jest co robić. No John Deere'ek jednak tutaj szybka skrzynia, wszystko to jest elegancko, tak? Trochę poprawiać trochę tutaj co nieco te gwiazdki to wszystko, bo jednak trochę widzę, że tu jest trochę takich problemów co nieco pod tym względem, ale spokojna głowa, ta szkoda stanowi się 6-7 na godzinę, żeby to ogarnąć. Czy teraz nie zajebać w akcji, dobra? Spokojnie,
czy jakaś, wiecie, nauczyć się tej pyzmy, bo to pierwszy rok jest, jak ta pyzma w ogóle jest na naszym gospodarstwie. Więc spokojnie, będzie to ogarnięte w pierwszym, drugim, trzecim sezonie, będzie to poogarniane. Tak to powinno być, poczekajcie, ja bym chciał ten dyszyn może podnieść, o, coś w tym stylu, żeby w późniejszym czasie, nie wiem, czy nawet nie będzie lepiej do sypania, czkarni, właśnie, że, ale zobaczymy. My nie możemy też, jak ulubić, ja zapomniałem po prostu o tym, na tym, czy mogę na joysticku, nie mogę na joysticku tego robić. Dobra, zajebałem jeszcze to drzewo, ja pierdzielę, no, za szybko człowiek chce i tak wychodzi. Widzę, że teraz odjebałem lipę, bo teraz opuściłem tak, że nie bierze w ogóle duszel. Znaczy kołań było mi dwa. Więc tak to nie może być. Ktoś powie, jeździsz jak pijany. No takie życie. Bo coś chyba opona guza dostała, czy coś kurwa, bo ściąga to troszeczkę go. Bo patrzę z jakimiś oponami do jelenia tutaj. I kupić. Padłoby mi cały zestaw, tak, czyli przednie i tylne opory na raz. Się tu nie rypać już tym wszystkim. Dobra, jedziemy. Ale żebym idealnie podjechał. No i tak to jest, proszę Państwa. Wydajność fajna, wszystko elegancko, tylko teraz, żeby tylko sieczkarnia jakoś miała to ogarniała, będzie elegancko. Bo naprawdę troszeczkę na sieczkarnia, no nie za bardzo. To domaga. Teraz myślę, że będę kupował to pewnie też klasa, bo naprawdę klas mi fajnie się podoba. Będę szukał jakiegoś fajnego klasa Jaguara pewnie. Jeśli miałbym kupywać tak naprawdę, bo chciałbym chyba, nie wiem, 8 rzędówkę pewnie, 6-8 rzędów. Tak samo. Na pewno nie czwórkę przy moim, ale to już jest nieopłacalna czwórka. To jest chyba 6-rzędówka, tak? Czy 5-rzędówka? Nawet nie wiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. To taka szóstka musi być. Chyba, że pogadam z nim, to może mi będzie chciał sprzedać. Nie wiem. Przydałoby się coś już konkretnego. Coś swojego, bo tak płaci 6000, raz, 2, 3, 4 i tak, wiecie. Się trochę zbiera, tak? Tak dobrze będzie, że tylko za sieczkanie, nie płacę za żadne tutaj odwozy. Chociaż patrząc, to też muszę zapłakać, bo ta sieczkania, jeśli będzie zgodnie z planem, to pewnie jeszcze dobrze ten zestaw mój pojedzie do odwozu dzisiaj. Ale widzę, że ktoś tam pracownik będzie swoje widzimisię robił. Dobra, zajebiście. Tak to jest właśnie, jak to się chce człowieku nagrywać jakoś w miarę, a tu chyba wychodzi. Czekajcie. Nie ma co. Zobaczcie, no nic człowiek nie poradzi na to. Muszę to sobie ogarnąć, tak? Ale innych tam jakichś modów nie mam, żeby mi to po prostu ustawić tego pracownika itp. itd. Na sieczkanie czy na odwozie. A szkoda. By pasowało. Tyk. Trzeba sobie improwizować, no co? Życie. Że Państwa życie i takie życie trzeba mieć. No, na przodku 6 na godzinę to ustawimy, tylko pojedziemy sobie trochę bardziej tak. O kurwa, rządka nie biorę. Andrzej, poczekaj. Stój. Rządka nie bierzesz, co się kurwa spędziłeś? To jest płacone, to musi być ładnie skoszone, a nie, to jest kurwa ścinał, jak będzie chciał. Tak to nie może być. Wiecie, no improwizacja troszeczkę jest zawsze. Każdy raz jak pyta, to jest improwizacja u mnie. Ale wiadomo, nie gram na multi, nie gram z nikim, więc tak to właśnie jest, że trzeba sobie to jakoś radzić pod tym względem, więc wie. Płacie jakieś tam niedociągnięcia to wszystko, no ale wiadomo, pyta to jest taka u mnie specyficzna robota tutaj na gospodarstwie. Ale jakoś powoli sobie tutaj daję radę, jakoś tam sobie to ogarniam, tak? Powiedzę się zaraz w roku, więc tutaj reszta to możecie lekko przymknąć oko, tak? Z tym wszystkim, a reszta to już będzie wszystko ogarnięte. A po ogarnięcia. Ogarnąłem już pole po soi. Bezrokowcem już prawiłem wszystko. Dokończyłem się właśnie Żyda hybrydowego, więc naprawdę to jest elegancko, jeszcze jestem już na bieżąco. Tylko teraz szukam działek pod kolejne za siebie. To muszę właśnie dobrze przemyśleć teraz, gdzie co będę siał. Żeby teraz lipy nie odwalić, bo nie patrzę, nie składałem na żadne poplonówki, nie składałem na nic, więc
mam wolną rękę, chcę powiedzieć wolną wolę, ale to nie o to chodzi. Więc czekajcie, teraz jak tu pojechać, tak jakoś trzeba by wyjechać. Teraz kurwa mądrze tu wjechać, tak fajnie kurwa, on tu mądry wieś. Teraz cyk, 6-7 na godzinę. Cyk. No to muszę kurwa podnieść szczep na wiszno, to może będzie troszeczkę lepiej to szło. Ile mamy aktualnie już? 180. Tu już jest fajnie. Mimo to, nie ma co, jest wszystko elegancko już. I to nasz już jest fajnie. Więc mi to pasuje. Ale już widzimy, no, jednak tutaj... Czekajcie, co to jest z tym? Nie wiem. Chciałem na kierownicy sprawdzić te podnoszenia, ale to chyba nie o to chodzi. Ale tutaj jakoś jest. Teraz jeszcze sobie opuśćmy dyszel, żeby szkanie miało się na gotowo do koszenia. Mówię, tak jak zawsze, kukurydza jest takim newralgicznym u mnie elementem do nagrywania. Ale mówię, w przyszłym roku jakoś to sobie będę ogarniał na spokojnie, to będę wiedział jak to porobić, jakieś fajne pole sobie biorę, kukurydzę, więc wtedy w ogóle będzie bajka. A teraz tak wiecie, no chciałem to pole, bo jest naprawdę fajne. Tamte, jeśli co do czego dojdzie, to będę chciał na ziarnówkę wziąć, a tak tutaj wiecie, no ziarnówka, takie pole, to trochę mi popierdoliło, delikatnie jeszcze. O, tam cyk. Tak zrobię, nie ma czego do czego, to będziemy sobie z tyłu ogarnąć później to okaszanie. Myślę, że to będzie jeszcze jedna przyczepa i pewnie będzie... I to będzie pewnie koniec jeszcze odcinka, bo tutaj żeśmy dużo nie zrobili. Tutaj nie ma co się oszukiwać, dużo nie zrobiłem pod tym względem, no ale no jest sporo do skoszenia jeszcze. Nie wiem, kiedy ja to kurwa ogarnę poza odcinkiem, albo live'a zrobić, albo nie wiem co. Bo to mam ambitny plan tutaj co do pokrydza, tej pokrydzy. Zrobić ambitny plan. Chodzi mi dokładnie o głębosza wymiar. Chociaż bardziej to kupić, bo znalazłem fajną akcję na Olixie. 30. Nie 30. Trafię dole. 22 tysiące bodajże głębosz. 5-łapowy. Używany oczywiście, bo na razie nówki to nie będę kupywał. Chciałbym przegłęboszować tutaj te pola w pryzach. Zobaczyć, bezpośrednio właśnie wpaść, przegłęboszować, zobaczyć jak mi to będzie wyglądało to wszystko. Czekajcie, jak bym sobie tutaj ogarnął do odwozu, a to bym sobie ogarnął do rzutu, łogi lepiej. No ja mówię, jeszcze jeden odcinek jest tylko będzie typowo spyn, będę chciał spyn zrobić. Ewentualnie dołożyć sobie ogarnięcie tutaj jeszcze TML. Z tego względu, że mam fajną rzecz, którą przywiozę dopiero. Bo dopiero gościa jeszcze nie ma, fajna maszynka mi się trafiła. W sumie to dwie maszynki od innego gościa. Właśnie. I właśnie do pryzm, do ogarnięcia pryzm. Więc zobaczycie, no mi się podoba, czy ten, jaka to będzie zapotrzebny pierdolnik do pryzm, czy ten mamut, mamut się mówi, u nas to się mówi tak mamut na to, mówi się mamuta, powiem szczerze, że no jest to fajna sprawa, no ja właśnie też mamuta znalazłem teraz, ten gospodarstwo, żeby sobie zakupić, za nieduże pieniądze, czekajcie, 7 na godzinę musi być. Jednak, nie wiem czy za 8 to nie będzie za mocno, szybko. Szybko wysypuje, ale to nic. Będzie wszystko człowiek ogarniał. Poza późniejszym czasie,
może podglądnąć, to wszystko ogarnąć. Spokojna głowa pod tym względem. Nie jeżdżę na światach, nie jeżdżę na kogutach, to bez sensu, jest blisko. Jak będzie policja mnie łapie, to pada się daj i będzie git. Aż taka godzina, że jeszcze tam może policja mnie gdzieś jeździła do 11 godzina, więc jeszcze co do czego, to może będzie dobrze. Tak, jeszcze muszę ogarnąć swoje sienokosy. Teraz. Na wrześniu. Trochę tej roboty mam. Kuźwa, aż troszeczkę się boję tej roboty, no ale nic na to człowiek nie poradzi. Musi to ogarnąć. Prowadzę drugi odcinek, zrobię ze mną kukurydzy. W sumie dwa odcinki kukurydzy, jeszcze tego nie było. Zobaczymy, co tu będzie. Podobno będzie, że odcinamy tą pyzmę, tą szczepę i będziemy wysypywać i będziemy sobie kończyć. Cyk, niech sobie tutaj sieczka nie stała, nie tutaj mam. Ze wsypu, tylko trzeba czekać, podjechać trochę bliżej i będzie wtedy miodnie. Tu gdzie nie będzie pewnie jakieś miostanie. Tutaj właśnie jakiś kolba mówił, łodyga, przepraszam, kukurydzy. A to tam tyle, to zaś jakieś tam staty muszą być, jak to się kolokwialnie powiada w tym temacie. Teraz to może włożyć, jak sobie tam wyciąć, bo mnie wkurwi to. Ale to będę sobie ogarniał w późniejszym czasie. Wszystko. Nie no, to już tam jeszcze kupiłem. Wiadomo, tutaj są te sznurki, tak zwane. Sznurki nawet, co nawet nie wiem, to sznurek chyba jest normalny. Właśnie. Czy on dojedzie tutaj do końca, czy nie dojedzie? Kurwa, nie rozumiem, czemu nie chce dojechać do końca? Nie ktoś może powiedzieć. Nie rozumiem. Niech minie sytuacji, niech minie tej sprawy. Ale nie obwiniam tego młodego, tego kierowcy, tego operatora tutaj, bo te pola, ta mapka nie jest łatwa, więc to może być taki właśnie defekt z tym pod tym względem związany, że to nie jest mapka z łatwa i no tego tak to się właśnie dzieje. Teraz będę na całą szerokość, zajebiście. Ale chociaż pasuje mi to. Że jakoś to miałem fajnie, to idzie teraz, tak? Nawet nie tak źle strzeliśmy, wycięli. Nie ma co narzekać. Tutaj troszkę tak mniejsza wydajność widzę. Tych kukurydzy. No ale nieźle i tak. Jak kukurydzy nam powinno starczyć w zupełności. Dobra. I spadówka. Na pyzmę. Można sobie elegancko wszystko ogarnąć. No i tak to, proszę Państwa, jest no. Odwóz jeszcze tak mi się z pół godzinki, 40 minut. Wirtualnym oczywiście, nie w tym grze. Będzie i myślę, że będzie elegancko już ogarnięte. Całe te pole. I mi się zdaje, że tak to mówię, definitywnie to powinno stać. Te pole, 600 tysięcy tam powinno inaczej bić. Bo teraz już będzie chyba 300, około 300. Tak patrzę na szybko, tak mi się zdaje, że po 300 powinno być. Ma 250 z hakiem, prawda? Bo pływa. Motorem se pojechał. Na szybkości to trzeba zrobić cyk i tyle. Jechać z drugiej strony jeszcze raz tak samo zrobić i git. Będzie i winni. Tylko że przyjadę pod spodem. Sprawdzamy. Co takiego? Ale ta pyzma się nie uniata, to tam nie ma co narzekać. 250 w momencie nieźle. A, moneczki. Ja nie przedłużam dzisiejszym odcinku, bo to na tyle.
taki odcinek Wam się spodobał, zostawcie szybkie lub komentarz, linki za oglądanie i trzymajcie się za tego odcinka. Na razie, cześć.